Siemanko, w kolejnym vlogu. Dzisiaj przewozimy te ostatnie byczki kupione, też ich dopuścimy do tych Brunswissów. Zaraz tutaj tacie otworzy bramę i się łączę z wami ponownie. Jesteśmy ponownie. Pytaliście się w komentarzach, jak tam Brunswissy. No to macie teraz porównanie. Ładnie rosną, nie można powiedzieć. Brzuchów zdobyły. Teraz małe też się muszą tutaj obuczyć tego prądu. No małe to oczywiście wszystkie polskie. A te Brunswissy to włoskie. Tutaj jeszcze musimy przywieźć jedną wannę dodatkowo, żeby wszystkie miały zadawaną paszę, żaden nie stał się nie patrzył, tylko korzystał z życia. Tutaj ich teraz trochę przypilnuję, tak samo jak i wtedy. No to te już wiadomo, stare mułki to obuczone, a te będą latać głupie, bo trochę wolności teraz zażyją. Dobrze, po co te upały mają siedzieć w tych oborach, tak? Tutaj się wyhasają na pastwisku. Przyniesiemy im żarełka z paszowozu. I będą rosły jak ta lala. Nie wiem dokładnie, ile już czasu minęło od zakupu ich. Bym musiał zobaczyć, kiedy dodawałem film. A też nie chcę strzelać w ciemno, żeby jakieś gafy nie strzelić. Te Brunswissy to mi się wydaje, że one już ile? Pewno z 2 miesiące są tutaj. Ładnie poprzygryzały. Ja akurat teraz do nich dojdą. Tych było 6. Teraz też dowieźliśmy 6. Mam nadzieję, że się jakoś zżyją. Powinny. I tak się prezentują te byczki. O, już jeden trochę prąda dotknął. Obuczą się. Tym bardziej przy tych to będą chodzić razem może, także no więc cóż, chciałem wam dzisiaj tutaj pokazać właśnie, jak te Brunswissy się przedstawiają. Pytaliście w komentarzach, także właśnie ogrywam. O, ładnie dotknął. Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Piękne widoki, jak byczki sobie ładnie hasają. To jest to.